Dzień dobry, ja jestem Norwarian, a to jest cotygodniowe omówienie, omówienie typów LCS. Także ostatnia kolejka meczy, także każda drużyna ma jeszcze do rozegrania dwa mecze. Będą to ostatnie mecze, także dla wielu drużyn jest to ostatni dzwonek, że tak powiem. Więc będą, myślę, że dużo ciekawych meczy będzie w tym tygodniu. Co do ostatniego tygodnia, 55% trafności, także takie średnie, mogło być lepiej. Kilka meczy obstawiłem tak YOLO i przez to, no niestety. Także miejmy nadzieję, że ostatni będzie najlepszy, bo mój rekord to jest chyba 65, jeśli się nie mylę, procent. Także musi być lepiej. Oczywiście tutaj obok macie wszystkie aktualne miejsca, także możecie sobie to jak gdyby wyobrazić, kto tutaj jeszcze walczy, a kto już odpadł tak naprawdę. Także szybko jeszcze wyjaśnię, co się dzieje z którymi drużynami. Pierwsze i drugie miejsce w playoffach ma od razu półfinał. Trzecie, czwarte, piąte, szóste gra w playoffach, czyli ma normalne ćwierćfinały, dwa ćwierćfinały. Ostatnie miejsce automatycznie wylatuje z LCS-u. Dwa przedostatnie, czyli ósme i dziewiąte, gra z drużynami z Challenger Series o zostanie w LCS-ie. I chyba tyle, tak? Czy. Nie, jeszcze jedna drużyna. Aha, jeszcze jedna drużyna gra chyba z Challenger Series również. Tu nie jestem pewny w sumie. Nie jestem pewny, ale tak mi się wydaje. Także ostatnia drużyna wypada. Trzy kolejne walczą o zostanie? Chyba, aczkolwiek nie jestem przekonany co do tego. Ale nie mam czasu, żeby się upewnić, wybaczcie. Także tutaj myślę, że jeszcze po tym weekendzie będę nagrywał kolejny film, w którym podsumowuję, więc tam będę już na pewno, tam wszystko wyjaśnię, ok? Także tak to będzie. Lecimy do samych typów. Pierwszy mecz Copenhagen Wolves kontra Rokkad. Rokkad oczywiście walczy o niewalczenie z. Walczy o niewalczenie. Walczy o niewalczenie z. Żeby nie być relegowanym, czyli nie walczyć z Challenger Series drużyną. No i musi dzięki temu pokonać Copenhagen Wolves. Także tutaj jest bardzo dużo na szali. No i miejmy nadzieję, że Rokkad wygra, no bo liczę na nich. Oczywiście będziemy to komentować u mnie na streamie. Albo Udisa, nie pamiętam. Chyba Udisa będziemy komentować dzisiaj, także jak ktoś o 18 zapraszam. Dalej, H2K kontra Fnatic. Fnatic walczy oczywiście o pierwsze miejsce. Stara się walczyć, ewentualnie H2K. Znaczy nie, tutaj Fnatic H2K ma to samo, także tutaj też jest bardzo dużo na szali, więc ten mecz jest też bardzo, bardzo ważny, więc raczej bym go zalecał oglądać tutaj, wybaczcie, mój błąd. Dalej, SK kontra MYM. No, SK po prostu raczej będzie free win mieć, no bo to jest MYM, więc wątpię, żeby tutaj coś konkretnego ugrali. Także SK się umacnia na swoim pierwszym miejscu. Dalej, Gambit Gaming. Nie, przepraszam, Giants Gaming kontra Elements. Elements chcą tutaj jeszcze coś powalczyć, żeby nie spaść do relegacji, więc na pewno będą próbowali to wygrać. Giants chyba już nie mają szansy na to, żeby nie być relegowanymi, więc odpuszczą raczej. Także dlatego też. O, tutaj, przepraszam. Mój błąd, tutaj miało być oczywiście Elements. Coś źle kliknąłem. Dalej, Unicorns of Love kontra Gambit. Obie drużyny są w takim środku zestawienia, więc po prostu walczą o to, o seeding tak zwany, czyli na przykład. Tutaj chodzi o to, że jeśli się nie mylę, to trzecie miejsce będzie walczyć z szóstym, a czwarte z piątym, więc. Jest to po prostu walka o seeding, tak zwany w playoffach, więc tutaj może się stać wszystko, bo możliwe, że jedna z drużyn chce zostać na niżej, chce mieć niższe miejsce, także nie jest pewnym to, czy ktoś będzie chciał wygrać ten mecz. Zobaczymy. Także to jest pierwszy dzień, następny nie. Copenhagen Wolves kontra Giants. No tutaj myślę, że Copenhagen Wolves wygra, no bo chcą mieć pewną nierelegację, więc tak to wygląda. Giants się raczej, jak już mówiłem, wątpię, żeby cokolwiek grali. Tutaj mała literówka. Fnatic, oczywiście nie Gnatic. Kontra Elements. Myślę, że Fnatic, jeśli wygra z H2K,
to wtedy mogą mieć jakieś tam szanse na to, żeby jeszcze zająć pierwsze miejsce. Także jeśli Fnatic wygra z Elements, a SK w następnym meczu przegra z Gambit, to wtedy chyba Fnatic wskakuje na pierwsze miejsce, więc są szanse na to, żeby Fnatic miał pierwsze miejsce. Albo wtedy byłby remis? Nie jestem pewny nawet. Kurde, jak mówię, to jest ostatni tydzień, to jest tyle jest tutaj do zgarnięcia jeszcze, że tak to wygląda. Także myślę, że Fnatic wygra ten mecz. Elements... No zobaczymy, na Elements też by się to zwycięstwo przydało, no ale... Ale wątpię, żeby Fnatic odpuściło, także... Stawiam na Fnatic. Dalej, Gambit kontra SK. SK walczy właśnie o to utrzymanie, także myślę, że SK za wszelką cenę będzie musiał wygrać ten mecz, więc raczej go pewnie wygra, jak to SK. Ale Gambit potrafi zaskoczyć, także tutaj różnie może być. Dalej, MYM kontra Rokad. No, Rokad musi wygrać dwa mecze, także ten z Copenhagen Wolves i ten z MYMami i wtedy chyba powinniśmy być bezpieczni, także przydało się wygrać. MYM nie jest jakimś tam bardzo wymagającym przeciwnikiem, więc miejmy nadzieję, że wygramy. Dalej, H2K kontra Unicorns of Love. Tutaj obstawiam na Unicorns of Love, dlatego że potrafią zaskoczyć i jeśli przegrają właśnie tutaj z Fnaticami, to mam nadzieję po prostu, że troszkę gdyby upadną z morali i wtedy będzie łatwiej, ale to jest takie właśnie trochę YOLO obstawienie w moim wypadku. Dalej, przechodzimy do Ameryki. Pierwszy mecz, Gravity kontra C9. Gravity, które w ostatnim meczu rozwaliło TSM, więc zobaczymy, dlatego też obstawiam Gravity, bo mogą tutaj jeszcze walczyć o seeding po prostu, także będą się starali wygrać ten meczyk. Ewentualnie C9, jeśli wygra, to ma opcję tam jeszcze do top 2 się wbić, także tu będzie po prostu dobry mecz, ale wydaje mi się, że Gravity ogra po prostu. Dalej, Team 8 kontra CLG. Obstawiam CLG. Jestem fanem CLG, ale z Team 8 nigdy nie wiadomo. Ta drużyna potrafi zaskoczyć, więc tutaj bym się bał cokolwiek obstawiać na CLG tak naprawdę. Dalej, Winter Fox kontra Liquid. No niestety Winter Fox, nawet z tym nowym składem, na który tak bardzo liczyłem w ostatnim tygodniu, słabiznę grali, więc no niestety myślę, że już w tym sezonie już nic nie ugrają i po prostu będą grali relegację, więc dlatego obstawiam, że Liquid ugra tą gierkę. Dalej, Coast kontra TSM. No Coast oczywiście drużyna, która wygrała tylko jeden mecz w całym sezonie. Wątpię, żeby ograła TSM, dlatego też TSM obstawiam po prostu. Dalej, Impuls, która zaczyna wyglądać naprawdę bardzo solidno, na bardzo solidną drużynę, dlatego też myślę, że Impuls wygra. Dignitas, to samo co Winter Fox. Myślę, że po prostu będzie relegacja i Dig już się w tym sezonie nie podniesie i będą po prostu na następny split próbować zostać i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dalej, Winter Fox kontra Coast, także dwie drużyny z samego końca, jak widzicie. Wątpię, żeby tutaj Coast coś ugrało, chyba że to jest chyba jedyna szansa, żeby Coast wygrało jeszcze jakiś mecz w tym sezonie, także zobaczymy. Myślę, że Winter Fox ugra ten mecz, ale zobaczymy. Dalej, Cloud9 kontra TSM. Jeśli Cloud9 wygra z Gravity, to może później jakoś TSM by jeszcze rozwalili i wtedy mogą wskoczyć na drugie miejsce, jeśli się nie mylę. I jeszcze wtedy, jeśli CLG przegra z Impulsem, a są na to szanse, więc tutaj C9 jeszcze nie odpada z walki o dwa pierwsze miejsca. Dlatego myślę, że to będzie weekend, w którym C9 naprawdę musi dobre mecze zagrać. Także te dwa mecze C9 bym polecał do oglądania, bo powinny być dobre mecze po prostu do oglądania. Także C9 kontra TSM. Obstawiam TSM, ale myślę, że C9 może tutaj zaskoczyć, jeśli będą się starać. Dalej, Dignitas kontra Liquid. Myślę, że Liquid ugra. Tutaj jeszcze nie jestem pewny, z jakim AD Carry będą grać. Czy będą grali z Pigletem, czy z Kate'em. Zobaczymy. Właśnie jestem ciekawy, czy Pigleta wystawią, czy Kate'a. Jeśli wystawią Kate'a, to pewnie wygrają, a z Pigletem różnie bywa, więc zobaczymy. Ale Dignitasów... No nie wiem, no mam nadzieję, że Liquid wygra. Wolałbym, żeby zostali w sezonie po prostu, bo lubię ten zespół. Dalej, Gravity kontra Team 8. Myślę, że tutaj Gravity ugra. Obie drużyny mają podobny seeding, więc może będą walczyć o to, żeby wygrać. Zobaczymy.
Zobaczymy. No, obstawiam, znaczy myślę, że po prostu Gravity jest lepszą drużyną niż The Mate, ale Team 8 jest takim czarnym koniem, bym powiedział, NA LCS-u, że niektóre mecze wygrywają tak, że nikt się nie spodziewał. Także tutaj też może być moim zdaniem dobry mecz. I na sam koniec CLG kontra Impulse. Kolejny bardzo dobry mecz. I tutaj właśnie, jeśli Impulse wygra z Dignitasami, a jest to bardzo możliwe, i później wygra z CLG, to również mają szansę na top 2, dlatego myślę, że amerykańskie LCS-y mogą być chyba troszkę ciekawsze w tym tygodniu, dlatego bym też polecał je oglądać. Oczywiście obstawiam na CLG, bo jestem fanem CLG. I tyle, także dzięki za oglądanie. Oczywiście komentujcie, jeśli jesteście, znaczy no, jeśli chcecie pogadać na temat któregoś meczu. I tyle. Dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Bye bye.